W jednym z wywiadów na temat adakta mówi pan: Wiedziałem, że chcę napisać książkę o niczym. A czym jest nic? Próżnią wypełnioną językiem, dosłownie i w przenośni. Czy w takim razie nie jest to książka właśnie o języku? Jeśli założymy, że władanie językiem jest koniecznym warunkiem myślenia, w co głęboko wierzę, ta książka jest w równej mierze o języku i o niemyśleniu. Albo jeszcze inaczej, jeśli w przypadku ad acta język jest quasi synonimem formy, możemy zacytować Wiktora Igo, forma równa się treść, która zostaje ujawniona. Innymi słowy, nic ma w swojej nicości realną egzystencję. Ale aby owa nicość została ujawniona i stała się treściwą, trzeba ją włożyć w formę, czyli w język. Od dnia upadku wieży Babel to nieuniknione. Naszą mowę ślemy w pustkę. Tragedia babilońska była początkiem świata wyraźnie zbudowanego na zasadzie nieporozumienia. Świata, w którym każdy coś mówi, a następnie dziwi się, jak bardzo został niezrozumiany. Bóg pomieszał języki, abyśmy już nigdy nie byli w stanie ustalić nic wspólnego. Nic wspólnie. I od tego dnia, jak głosi Midrasz, gdy jeden rzekł drugiemu: Podaj mi cegłę, ten podał mu glinę. A gdy rzekł: Podaj mi glinę, ten podał mu cegłę. Rozłościł się więc i rzucił otrzymanym przedmiotem w tego, kto mu podał. I wielu w ten sposób zginęło. Jako istoty wspólnotowe mamy potrzeby wchodzić w interakcję, więc bezustannie coś komuś opowiadamy. W najlepszym wypadku jednak ten ktoś w ogóle nas nie słucha. W najgorszym rzuca w nas cegłą. A mimo to, cała zachodnia kultura jest zbudowana na słowie, retoryce, gramatyce. Język nie tylko jest odbiciem świata, ale też go współtworzy i organizuje. Stanowi również ostatnie schronienie przed wrogim losem. Rozmnażajcie się i przemawiajcie. Jak inaczej stawić czoło egzystencji? Weźmy takiego Hioba. Lamentuje, zawodzi, mówi, 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 aż wreszcie wszystko kończy się dobrze, albo prawie wszystko. Hiob nigdy nie zrozumie, co mu się właściwie przytrafiło. W swoich książkach odwołuje się do tradycji flobertowskiej. Konwencjonalny język, stereotypy i klisze są najwymowniejszym świadectwem czasów. Każda epoka ma własny, niepodrabialny język, ale historia nie jest mową artykułowaną, a nieprzerwanym prądem bełkotliwych, papugowanych przeświadczeń, ergo stereotypów. Interesuje mnie w literaturze przede wszystkim jedno: do jakiego stopnia może nam pomóc dotrzeć do własnego postrzegania świata, stać się samodzielnymi, myślącymi bytami, uwolnić się od automatyzmów. W których więzieniu tkwimy. W Adakta wraca Pan do Pragi, do Czech, kraju, z którego przed wieloma laty Pan wyemigrował. Czym był on dla Pana w momencie, gdy pisał Pan tę książkę? Czym jest dziś? Czym były dla mnie Czechy w momencie, gdy pisałem tę książkę czyli mniej więcej 16-17 lat temu? Zmarnowaną szansą. Czym są dzisiaj? Zmarnowaną szansą. Witamy Państwa na rozmowie poświęconej twórczości Patryka odrzednika, czeskiego prozaika, poety, tłumacza, laureata wielu ważnych nagród, m.in. Czeskiej Państwowej Nagrody Literackiej. Um, autora znanego i cenionego również na świecie. Um, w Polsce um, wyszły do tej pory um, trzy jego książki: um, Europeana, Dogodna chwila 1855 oraz um, wydane całkiem niedawno Ad Acta. Um, to jest taki dosyć nietypowy kryminał taki kryminał, który w zasadzie nie jest kryminałem. Wszystkie trzy książki wyszły w przekładzie Jana Stachowskiego nakładem wydawnictwa Pogranicze. A o twórczości Ołdrzednika porozmawiam dzisiaj z tłumaczem i znawcą literatury czeskiej i kultury czeskiej, Andrzejem S. Jagodzińskim. Witam cię, Andrzeju. Dzień dobry, Dzień dobry, Aniu, dzień dobry państwu. To na początek chciałabym Ci zadać takie pytanie. Jak wyglądało twoje pierwsze spotkanie z twórczością Ołdrzednika? Kiedy to było? Co to był za tekst i jakie wtedy zrobił na tobie wrażenie? No, ja muszę powiedzieć, że my, my Patryka Ołdrzednika poznałem dość późno, bo on już właściwie pisywał. Znaczy on w ogóle w, w połowie lat 80. wyemigrował z, z Czechosłowacji, wcześniej się troszkę. Troszkę tam udzielał opozycyjnie, a i też zaczynał pisać, zaczynał tłumaczyć, coś tam, coś tam, jakieś drobne rzeczy publikował, pierwsze przekłady, też pierwsze jakieś, jakieś drobne teksty, ale tak naprawdę. No, i potem to, to była połowa lat 80. On dość sporo publikował w, w prasie, w pismach emigracyjnych, nie prasie, ale w, w czasopismach emigracyjnych, w świadectwie, w, w rozmluwach, w, w różnych takich pismach, które ja czytywałem do, dość regularnie, ale szczerze mówiąc, nie zwróciłem na niego uwagi i i właściwie przyznam się szczerze, że nie znałem go nawet w latach 90. Właściwie pierwszą książką, którą, którą przeczytałem i na którą ktoś, ktoś mi, bo, bo ktoś mi ją polecił, to były Europeana. I to, zrobi, to była książka, która na mnie zrobiła ogromne wrażenie. Już nie pamiętam, czy to być może ja nawet podsunąłem Jankowi Stachowskiemu, a być może on trafił to po trafił po prostu w tym samym momencie na tę książkę, Mo, może też zresztą było tak, że, że ktoś nam w tym samym czasie po, polecił ją. No w każdym razie, w każdym razie pierwszą książką, która która, którą traf, na, na którą natrafiłem Patryka Urzednika i którą przeczytałem i która na mnie zrobiła wielkie wrażenie, to, to jest właśnie Europeana. Bo to jest taka książka, no, która robi wrażenie, niezależnie od tego, że ja od razu powiem szczerze, że to Patryk Urzednik to, to nie jest literatura, która, która jakoś. No, ja wolę takich storytellerów jak, jak klasycznych, jak Skworecki na przykład, ale jestem pełen podziwu dla, dla kunstu, dla maestrii, formy i języka przede wszystkim w, 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 w urzędnika. No, i to jest, to jest Europeana, to jest taka książka, która ja sądzę, że. Znaczy w ogóle nawet trudno, trudno powiedzieć, o czym ona jest, bo, bo to jest książka, myślę, że ilu, ilu czytelników tyle interpretacji, bo niektórzy ją czytają jako, jako, taką, jako taki opis szaleństwa, bo ona ma bardzo mylący jeszcze podtytuł. To się nazywa podtytuł Krótka historia XX wieku, czyli... No zdarzało się, że opowiadali mi częsty przyjaciele, że, że ta książka stała na półkach właśnie działu historycznego, że to jest historia XX wieku Europy. No co jest oczywiście, no można też ją tak oczywiście czytać, ale to byłaby wtedy historia pisana przez jakiegoś inteligenta, który i pisana wyłącznie jakby na podstawie na podstawie jakichś informacji z prasy bulwarowej czy, czy kolorowych czasopism, a jednocześnie zderzona z, no z próbą przedstawienia, ale właśnie też takiego stereotypowego wszystkich Wszystkich ideologii i, 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 i jakichś wie, wielkich haseł XX wieku w, w Europie. Więc oczywiście oczywiście można ją też tak czy, czytać, no, ale nie sądzę, żeby to był za, zamysł urzędnika. Myślę, że jest to raczej właśnie próba z kompromitowania pewnego spojrzenia czy pewnych stereotypów na, na, na punkcie Europy, jednocześnie ośmieszenia, pokazania tego kryzysu i ośmieszenia tego szaleństwa, ale przy pomocy bardzo, bardzo subtelnych środków, bo właściwie przy pomocy języka, bo to, to jest wszystko... Cała, cały jakby sens i cały urok tego, tej, tej, tej no właśnie też się ugryzłem w język, chciałem powiedzieć powieści, ale właśnie nie wiem, czy to jest powieść, czy to jest esej bardziej. Trudno to też określić. Urzędnik prowadzi właśnie z czytelnikiem przez cały czas i właśnie w całej swojej twórczości. Ja przyznam szczerze, że ja Wszystkich książek Urzędnika nie znam, bo on ma dorobek ogromny, ale no sporo znam. I z tego, w tym co znam, no to jest wszystko, wszystko jest... Ten język jest tam, jest tam bardzo ważny, albo wręcz jest głównym bohaterem. Pamiętam, że... Zbyszek Machej, poeta, kolega, nazwał tę książkę, właśnie Europeana nazwał antypoematem prozą i to też coś w tym jest, bo niewątpliwie to jest, no poezja to jest jakby kolejny, kolejny taki czynnik, który, który istnieje w, te, w, w, w twórczości Um, urzędnika i to właśnie w takiej twórczości prozatorskiej, bo on, bo on również jest poetą. On ma na, na swoim koncie kilka tomików wierszy, ale, ale też ta, ta poezja istnieje w, w, no w, w tekstach, które, które właściwie z poezją praktycznie nie mają nic wspólnego. I to jest. No, Europeana z, zrobiła na mnie ogromne wrażenie jako taka, taka no, że to taka jest u, układanka, z, z, z pokazująca kryzys Europy i, i, i paranoje i różne szaleństwa właśnie na, na podstawie takiego ro, rozbitego języka i z tych okruchów, kiedy się, kiedy była, jest, jest tworzona jakby nowa historia. Która jest jednocześnie ośmieszana, bo, 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 no bo ten język jest takim, takim je, językiem, który pokazuje cały absurd rzeczywistości i taki, jest pełno tam sarkazmu. No, więc jest to, jest to w kunstowna i w formalnie niezwykle wyrafinowana m, książka. I je, się rozgadałem, ale po, powiem jeszcze na, na koniec o, te, o europeanach, że, yy, no, że to, to jest książka, która, yy, która wy, wymagała o, ogromnego, mimo że ona jest niewielka, bo to wszystkie zresztą książki. O urzędnika nie są jakimiś opasłymi tomami, to są książki mające po 100, sto kilkanaście stron, sto kilkadziesiąt góra. Natomiast no, są bardzo gęste i wymagają ogromnego wysiłku do, do tłumacza. Akurat kilka dni temu minęła pierwsza rocznica śmierci Janka Stachowskiego i więc nie, nie możemy już z nim, z nim porozmawiać, bo wszystkie te książki, wszystkie trzy, które wyszły po polsku, zrobił Janek Stachowski i zrobił je świetnie. Znaczy, każda, każda wymagała ogromnego wysiłku. Myślę, że europeana były szczególnie trudne, bo to było pierwsze doświadczenie Janka z, z urzędnikiem, a też ona jest szczególnie no, gęsta od takich od takich zabaw języ z językiem, które wydawałyby się proste, ale proste wcale nie są, bo, bo, bo to jednak nie może być banał językowy, a też no, łatwo wpaść w przesadę. Tu jeszcze warto dodać może, że, że ten, że język, język jest dla urzędnika ważny, ta, no, też jakby Trochę zawodowo, bo on jest i tłumaczem, i tłumaczy w obydwie strony, to znaczy tłumaczy i z francuskiego, i, i, i na francuski, ale też jest y, 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 autorem takiego, takiej no, nie jednej publikacji na temat języka. Jeden to jest słownik takiego slangu czeskiego. Co jest rzeczą, no już samo w sobie jest, do, jest dość trudne uchwycenie slangu, a, a uchwycenie współczesnego slangu, no jak się mieszka kilkaset kilometrów od kraju i, i nie można odwiedzić tego kraju przez lata, a on ten słownik napisał we Francji, no jest szczególnie nie, nie, niezwykłe. No więc to wszystko... To, to wszystko się składa na tę ten, na ten po, poetykę o urzędnika, z szalenie trudną do, do pokazania w, 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 po polsku. A mimo to no, trzeba powiedzieć, że właśnie Europeana to jest książka, która nie jest ona pierwszą, bo to jest któraś z rzędu, któraś z kolei. Książek urzędnika, ale to jest nie tylko europejski, ale światowy sukces tego pisarza. Ona do tej pory chyba na około 40 języków jest przetłumaczona, powstały adaptacje teatralne, słuchowiska radiowe, jakiś film ponoć, którego nie, nie widziałem, no więc, no bardzo, bardzo wielką karierę zrobił na, dzięki tej książce. No to, to ja na razie tyle. Poruszyłeś mnóstwo wątków, które będę, o których będę chciała jeszcze pogadać, więc będziemy to tak sobie stopniowo rozwijać. Natomiast no, zacznijmy może od tego jego doświadczenia emigracyjnego, bo tak jak wspomniałeś, to jest pisarz tworzący na emigracji. W latach 80. wyjechał do Paryża i już w tym Paryżu pozostał. I jak myślisz, w jaki sposób akurat na jego twórczość wpłynęło to doświadczenie emigracyjne? Czy to jakoś widać w tej twórczości? I czy to jego doświadczenie takie. Twórczo-emigracyjne, jego sytuacja twórcza emigracyjna jakoś się różni od innych twórców emigracyjnych czeskich, a w czym jest podobna. No, Powiedziałbym, że właściwie w jego twórczości tego, tego doświadczenia czysto emigracyjnego ja nie widzę. Przyznałem się, że nie, nie, nie czytałem, a w każdym razie, a może czytałem, ale nie pamiętam, jego tekstów publicystycznych, bo rozumiem, że to były, że to była publicystyka w świadectwie, na przykład, drukowana. Tego, tego nie znam. Więc nie wiem, czy on pisał o, o jakichś sprawach politycznych czy kulturalnych. Nie potrafię powiedzieć. Natomiast, y natomiast no, y y y nie ma u niego takiej, takiej y emigracyjności w. W tym sensie, że żeby się zamknął w jakimś getcie czeskim. Okej, okay, no napisał ten, stworzył ten słownik slangu czeskiego, to przecież były lata 80. Ale, ale to jest jakby jedyna, jedyna taka aktywność. On raczej p, p, próbował i zresztą z dużym powodzeniem. W, w wejść w środowisko francuskie, w miejscowe środowisko. Nie wiem, jaka była jego, jego znajomość francuskiego po, zaraz po przyjeździe. W każdym razie wiem, że studiował i, i doskonalił język. No, skoro, skoro tłumaczy no, chociażby wanczurę na francuski. Czy, czy hrabala na francuski, no to to już jest naprawdę wyższa szkoła jazdy, bo, bo to akurat są obaj te, te pisarze czescy no chyba najtrudniejsi do, 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 przek do tłumaczenia z różnych względów, ale, ale to już jest naprawdę wys wysoki poziom znajomości. Yy, yy, więc on też był redaktorem w, 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 taki jednego z z pism literackich francuskich, zajmujących się inną Europą. Taki zresztą był jest polski tytuł tego, tego czasopisma francuskiego, czyli taką tą Europą po, no, za żelazną kurtyną. Ale pisma literackiego był też, miał, prowadził zajęcia, więc on... To, Dobrze się, no, też, też był bibliotekarzem, był y, instruktorem szachowym, co jest, y, co jest, y, co się, y, no, co pokazuje też pewną precyzję myślenia, bo jednak szachy takiej, takiej, takiej precyzji wymagają i też te, te szachy się tam w jego, w jego twórczości p, p, fizycznie, że tak powiem, po, pojawiają, choćby w. Choćby Wadak, tak jest, są, są, zapisy partii szachowych dosyć takich ciekawych, ciekawych. Więc myślę, że on miał całkiem dobrze wszedł w środowisko. Powiedziałbym, że że, że znacznie lepiej niż, niż większość emigrantów, z, którzy wyjeżdżali w latach 80. czeskich, bo y, y, ja prowadziłem sporo rozmów z, z czeskimi pisarzami emigracyjnymi, którzy byli z, z różnych pokoleń, to znaczy i z, z tego pokolenia emigracyjnego już y, y, za, za, z, po 1948 roku. I z tego po 68 roku, i z tego późniejszego, z właśnie z lat, ze czasów po karcie, czyli koniec lat 70., początek lat 80. I no, i w, wszyscy u, uważali, że najlepszą sytuację, najbardziej jakby E, najbardziej jakby korzystną sytuację mieli ci emigranci z 1968 roku, ponieważ wtedy Europa jednak była życzliwa dla nich, była pełna współczucia e, 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 i, i przyjmowano ich e, e, bardzo dobrze, to też, to też byli zresztą ludzie e, no, dobrze wykształceni, znający języki, więc oni sto, e, stosunkowo łatwo, a w każdym razie łatwiej niż to pokolenie z 1948 roku weszli w znaleźli się jakoś tam w, w, w strukturach e, e, k, kraju, w którym, w który, do którego trafili. E, tego, już nie, tego już nie było w, 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 tak wielkiego, tak wielkiego e, ta, tak dobrze nie przyjmowano już emigrantów z cze, czechosłowackich z końca lat 70. i 80., chociaż oczywiście no, nie można tego porównywać z tym, co, co dzieje się chociażby w Polsce dzisiaj, no bo to oczywiście zupełnie inna sytuacja. Więc pa, Patryk, urzędnik miał chyba dobrą, dobrą, dobrą sytuację. By, był postacią, Znalazł sobie miejsce we Francji, to wcale nie niszowe. E, dobrze, to wróćmy teraz jeszcze na chwilę do tego języka, bo e, tak jak mówisz, wydaje mi się, że język i forma to są takie jedne z najważniejszych w zasadzie składników tej jego twórczości. Wspomniałeś o tym, o tym słowniku tej potocznej czyszczyzny, tego slangu, którym w zasadzie debiutował tak naprawdę ten szmirbuch czeskiego języka, to był taki jego debiut. No i to też myślę, że bardzo ładnie to zainteresowanie językiem i formą widać też w adaktach, bo tam nie dość, że autor się bawi tą konwencją kryminału, właśnie, to jeszcze wypełnia tę powieść takim, takimi błahymi rozmowami, takim językiem, który wydaje się, że nie niesie żadnej treści ze sobą więc chciałam cię zapytać tak bardzo ogólnie, czym dla urzędnika w zasadzie jest język i w jaki sposób go wykorzystuje. O tym już trochę mówiłeś, ale jakbyś mógł jeszcze jakby podsumować. Mhm. No więc tak, więc ja, ja myślę, że właśnie forma, y, y, forma i język to są dwie rzeczy, które są dla, y, dla odrzędnika w, w, w tym jego pisaniu, i y, y, y istotne. Y, on sam, y, sam y, y, w adaktach jakoś tam y, właśnie upsedza wręcz czytelnika, że to, y, no, że to, że wcale nie musi, y, że to jest taki kryminał, ale nie, niekoniecznie, y, niekoniecznie o, czy, czytelnik musi się do, doczekać jakiegoś Rozwiązaniach, chociaż oczywiście są tam wątki takie kryminalne par excellence, ale to, to nie jest o, o, o tym książka. I, 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 i klasyczni miłośni, miłośnicy klasycznego kryminału pe, pe, na pewno mogą być rozczarowani. Natomiast no ten, 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 no ja myślę, że to jest właśnie, że, że ten język jest, jest głównym bohaterem. Ad Akta, podobnie jak, jak nie tylko ad Akta, bo i Europeana jest jakoś tam, w Europeanie jest jakoś język głównym bohaterem. A i w trzeciej książce w, on jest może nie na pierwszym planie, czyli na, w dogodnej chwili, ale jest on istotnym, istotnym. I istotną postacią występującą w, w, te, w tej powieści. Znaczy, chodzi tutaj w Adakta, chodzi o taką. E, e, znaczy, ten banał, i taka ten banał je, języka i o, o czym ty powiedziałaś, ten ba, banał rozmów, które się toczą, no to czy, któryś, któryś z czeskich krytyków, w tej chwili nie pamiętam, E, e, p, na, napisał, że bohaterowie ta, ta, coś coś tam e, e, znaczy tak się zachowują, jakby chcieli powiedzieć: mówię więc jestem. Czyli właściwie nie mają nic do powiedzenia, są to takie wodospady pustych słów, które, e, które pokazują no taką tak znaczy jakby tam mówili właśnie po to, żeby, żeby pokazać, że... Mm, że, że żyją, no, że, że, jeszcze, że jeszcze są. Ale to nie tylko jest, nie tylko są rozmowy, bo, to są, bo tam się pojawiają też jakieś napisy na, na, na murach. Tam się pojawiają jakieś teksty z prasy, czy anonsy towarzyskie. No to wszystko, to wszystko tworzy taki. taki yy, po, 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 pokazuje takie morze Absurdu, w którym, w, którym, yy, w którym ci bohaterowie, ale właściwie my wszyscy yy, tkwimy, tylko że urzędnik ma bardzo wy, wyczulony, wyczulony słuch i, i wzrok na, takie, yy, na, na, na taki absurd. No więc jest to. Jest to do, z jednej strony bardzo dowcipne, bo to, bo to bywa okropnie śmieszne. Z drugiej strony jest to w sumie dosyć, dosyć przerażające. No więc, więc, jakby, gdyby, gdyby mówić już tak całkiem serio, no to, to urzędnik jest takim dosyć bezkompromisowym krytykiem czeskiej rzeczywistości, bo on się, bo on się po prostu naśmiewa. Z, 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 z tych, z tych wszystkich absurdów, które nas otaczają, ale to jest taka krytyka, powiedziałbym, bardzo elegancka, czy wy, wy, wyrafinowana, więc to nie jest nic, nie, to nie jest na pewno wa, walenie e, m, cepem czy, czy, czy młotem po głowie. To jest e, sarkastyczny obraz czeskiej rzeczywistości, ale. Ale jest tam masę zabawy, humoru, ironii, więc to wszystko też tak, jakby autor chciał powiedzieć, że no nie bierzcie tak na serio wszystkiego, co, co ja mówię, bo być może ja przesadzam. Okay. Ta, ta, tak, to, tak, to, tak to odczuwam. No, myślę, że to jest że to jest dosyć charakterystyczne dla, dla całej twórczości by, urzędnika, bo to, bo to, je, bo to jest y, właściwie, w, ja, ja to w, widzę w, we wszystkich jego książkach, które znam. Uh -huh. Cieszę się, że wspomniałeś o tych recenzjach, bo chciałabym teraz właśnie o tym odbiorze twórczości Ołdrzydnika chwilę pomówić i może zaczniemy w takim razie od tej, tego czeskiego odbioru. Ja czytając wywiady z Ołdrzydnikiem zauważyłam, że on dosyć narzeka na ten czeski odbiór, że jest on taki dosyć powierzchowny, że często wrzuca się go tak trochę bezrefleksyjnie do tej szufladki z napisem postmodernizm, nie próbuje się jakoś tej twórczości osadzić w jakimś szerszym kontekście, znaleźć, szuka, poszukać jakichś nawiązań itd., i jak myślisz, z czego to wynika? Czy to jest jakiś problem z samą twórczością czy problem z czeską krytyką literacką, czy może i z tym, i z tym? No ja myślę, że to, jest, że to jest trochę problem i z tym, i z tym, ale właściwie też nie wiem, czy to jest problem. Znaczy twórczość urzędnika. No, jest właśnie taka, że, 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 że każdy może ją interpretować na, na swój sposób. Tych interpretacji jest, jest, jest bardzo wiele. Ja, jak się przygotowywałem do, na, do tej naszej rozmowy, to sobie popatrzyłem i, i powiem szczerze, że, że z, ze zdumieniem zobaczyłem, jak wiele jest, jak wiele było recenzji po europeanach w Polsce. I, I właśnie każda recenzja jest kompletnie różna. Znaczy one są wszystkie albo entuzjastyczne, albo przychylne przynajmniej. Natomiast interpretacja tego, co to jest za książka i o czym jest ta książka, jest no są no zdumiewająco różne, od jakichś od, jakich, od do, doszukiwania się tam jakichś mistycznych elementów i ze, zestawienia z książką e, kardynała Ratzingera, aż, aż po właśnie mm, no taką czysto e, czysto e, powierzchowną, stereotypową reakcję, że to jest, no, że to jest właściwie taki ośmieszenie, takiego banału, który, który, który coraz bardziej się do dyskursu publicznego wkrada. No i to wszystko pewnie jest jakoś prawdą, więc, więc yy, 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 ja nie potrafiłbym powiedzieć jednoznacznie o, o, o żadnej z książek o urzędnika, jaka ona jest. Znaczy na pewno na pewno można mówić właśnie o pewnych, nie wiem, o pewnych inspiracjach, że to jest, no że właśnie, że ten język, że. Że, że są tam jakieś tam fragmenty eseistyczne w mniejszym czy, czy większym stopniu. Akurat w, w Adakta nie bardzo, ale w Europeana to właśnie bardziej jest jeszcze, bardziej jest, w, w, w bardziej esej niż, 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 niż powieść, że... Że różne, różne stylistyczne, bo są i jak w, w dogodnej chwili, jest, są jakieś listy jednej z postaci do innej postaci, i w tych listach jest czyli taki. No Tam się jakby ta akcja posuwa do przodu, ale też i rodzaj dziennika no bardzo, różne, bardzo różne formy stosuje, więc jest to niewątpliwie takie, takie postmodernistyczne, aczkolwiek ja myślę, że to znaczy. Ja szczerze mówiąc nie, nie, nie klasyfikowałbym urzędnika jako, jako tak, takiego typowego czy klasycznego postmodernisty. Postmodern on, on jest eksperymentatorem w, w, w prozie. I robi to bardzo zręcznie i z, z, z sukcesem, więc nie jest, to, nie jest to na pewno proza, która, która każdemu będzie odpowiadała. Sam się przyznaję, że ja, ja jestem chyba bardziej tradycyjny i, i takich opowiadaczy wolę, ale, ale doceniam i, i bardzo jestem pod, pod wrażeniem książek urzędnika. Jeśli chodzi o ten odbiór jego za granicą teraz, może o tym opowiedzmy, bo też no, wspomniałeś też o tym, ja też o tym mówiłam na początku, że to jest pisarz też, który doczekał się takiego uznania za granicą, jest chętnie tłumaczony. Według niektórych źródeł Europeana to jest w ogóle najchętniej, najczęściej tłumaczona czeska książka po 1989 roku. Czy myślisz, że możemy w, w tym kontekście mówić już o jakimś fenomenie patryka odrzydnika? No i na czym w zasadzie polega ten fenomen, to znaczy, skąd bierze się ta popularność jego zagranicą? Dlaczego ta twórczość jest taka atrakcyjna dla tej publiczności literackiej zagranicznej? No ja myślę, że, że to nie jest proste pytanie właśnie, bo szczerze mówiąc. O jest, no to już trochę, trochę o tym mówiliśmy, że on jest trudny w, do, do tłumaczenia i wymaga naprawdę, no mimo że to są nieduże te objętościowo teksty, to jednak, to jednak no bardzo pracochłonne w, w przekładzie, wyobrażam sobie. Ja nie, nie mam doświadczenia z, z urzędnikiem, ale ale no, czytałem go i, i w oryginale, i po polsku, i, i, i wiem, że to, że to nie jest, nie jest proste. Yy, yy, więc, więc, więc jest to pe pewnego rodzaju niespodzianka, bo na przykład. Yy, no, jeden z kolei z moich ulubionych pisarzy, też, też bardzo trudny do, do tłumaczenia, już nieżyjący Izzi Grusza, jest właściwie kompletnie nieznany za granicą, poza, poza obszarem niemieckojęzycznym. No właśnie myślę, że głównie ze względu na to, że, że jest piekielnie trudny w tłumaczeniu. Ale myślę, że Myślę, że taką lokomotywą była, były Europeana. To jest jednak książka, która przy, przy wszelkiej trudności no, chyba trafiła, trafiła w takie za, zapotrzebowanie, bo to jest rzeczywiście no, wszyscy wiemy, że coś się dzieje z tą Europą niefajnego i że ten XX wiek też był, był, był w, w Europie dość okropny. A oczywiście są jest, są poważne prace na, 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 o, o, o tym, są po, poważne książki. Natomiast tutaj no w takiej lekkiej ona nie jest taka lekka, ale w takiej lekkiej, czy bardziej zabawnej formie i, 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 i z, pewnym, z pewnym przymrużeniem oka, no, jakby jak w soczewce w, w, widać w, 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 cały absurd i wszel, wszelkie, wszelką no, paranoję, bo, bo mimo, że, ta, że ten język jakby sam siebie ośmiesza, czy, czy ośmiesza temat, no to jednak to, o czym, to, o czym to, te, ta książka jest, no, to jest poważna sprawa. Więc ja myślę, że... że, że że właśnie poprzez to spojrzenie z takim przymrużeniem oka i poprzez tę formę atrakcyjną, no ta książka zrobiła karierę. I wszystko inne, wydaje mi się, że, znaczy, że ta, że ta że Europeana to była taka lokomotywa w, w karierze Pisarskiej, urzędnika, bo tak naprawdę te przekłady zaczęły się od Europeana. To ciągle jest naj, naj, właśnie naj, najczęściej tłumaczona jego książka, ale też jak, jak również czytałem, naj, najczęściej tłumaczona z tych, które powstały w literaturze czeskiej po 89 roku. I w, i w, no i by, no to potem się rodzi takie naturalne zainteresowanie, na no co. Co innego on jeszcze napisał, a, a ponieważ napisał dużo, więc, no więc jakby no jest, jest, jest dość obficie tłumaczony. I, i wszystkie te, te książki, które ja znam, y, 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 są bardzo dobre, są, są po prostu ba, bardzo, bardzo ciekawe, interesujące i, i są pewnym, pewnym z, z wydarzeniem czy zjawiskiem literackim. Dobrze, to teraz na koniec jeszcze zapytam Cię. Z myślą na przykład o słuchaczach naszej rozmowy, którzy jeszcze nie znają twórczości odrzednika, czy jest jakaś książka, którą poleciłbyś zdecydowanie na początek przygody z jego twórczością? No. Ja myślę, że właściwie każda książka jest, jest dobra, chociaż oczywiście Europeana to jest może książka, która nie każdemu będzie odpowiadała. Więc może, 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 może warto by było zacząć od książki chronologicznie później powstałej, czyli od dogodnej chwili, ale która jest jakby no pokazuje sytuację wcześniejszą, bo to jest. Ona te, to też nie jest łatwa y, książka. Ja od razu u, u, uprzedzam wszystkich, którzy urzędnika nie znają, że to, że to nie jest taka e, książka do czytania dla odpoczynku, y, ale, so, ale jest pasjonująca. To jest, y, y, to jest opowieść. Y, która trochę tłumaczy te paranoje XX wieku, bo jest to historia z XIX wieku. Kiedy no tak naprawdę narodziło się, narodziło się takie przekonanie, że skoro są właśnie już odkryte, nie, nieznane, Nieznane kraje i nieznane lądy, to właśnie tam można by było zbudować takie, taką, <laughs> takie miejsca powszechnej szczę szczęśliwości. No i to jest historia o, o, o takiej jednej utopii, która miała być właśnie oazą szczęśliwości, a stała się takim miejscem, gdzie się narodził na, okrutny totalitaryzm, no mówiąc w wielkim uproszczeniu. jest to fantastycznie opowiedziane, ponieważ jest to opowiedziane przez podwójnej narracji, znaczy narracji e, twórcy tego, tej, tej utopii, e, człowieka, który to wszystko wymyślił, tę wioskę w, w, w Brazylii który pi pisze o tym i który tam nigdy nie był. który pisze o tym do swojej no, kobiety, w której się której, którą kochał, ale nie, 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 nie mógł się z nią związać. No i, i, I to jest ten opis idealny, a potem jest dziennik kogoś, kto tam, kto tam był i który ten, tę okrutną rzeczywistość po prostu rejestruje i zderzenie tego, no właśnie tych dwóch języków, a jednocześnie dwóch rzeczywistości, chociaż będących opisem jednego miejsca, no jest naprawdę zupełnie niezwykłe, więc no jest jest fantastycznym fantastycznym komentatorem z rzeczywistości i też robi to w sposób no, niezwykle atrakcyjny i formalnie i, i językowo. Także ja myślę, że, że warto, jeśli ktoś jeszcze urzędnika nie odkrył, to bardzo polecam, żeby go odkrył, bo, bo na pewno warto. Niekoniecznie musi się stać ulubionym pisarzem, ale, ale warto go znać. Dobrze, to myślę, że to jest takie dobre zakończenie naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę o Patyku, o urzędniku. No i oczywiście polecamy wszystkim, którzy jeszcze nie znają, albo tym, którzy jeszcze na przykład nie czytali tej ostatniej książki, serdecznie polecamy twórczość Patyka, urzędnika. Tak jest. No i wszystkiego dobrego w nowym roku. Tak, dołączam się do życzeń. Do widzenia. Do widzenia.